Ola seniores i y senioritas. Teraz sobie pomówimy o parametrycznym równaniu okręgu. Dlaczego? O co chodzi? Otóż typowe funkcje matematyczne stosowane w szkole średniej, na przykład tam f od x równa się x kwadrat, tak, parabola, jakiś f od x równa się sinus od x, czy y równa się sinus od x, zależy jak sobie to napiszemy. To są funkcje, które wyznaczają punkt Y, czy punkt F od X na podstawie X. I teraz tak, jeżeli danemu xowi, na przykład temu tutaj, odpowiadać może tylko jeden Y, tak? Jeżeli mamy na przykład parabolę, to temu xowi tutaj, w tym punkcie, odpowiada, jeżeli odczytamy to na osi Y, to odpowiada tylko jeden Y. No i teraz w ten sposób możemy nadać, na, narysować funkcje, których y zależy od x, natomiast jeżeli będziemy chcieli, żeby na przykład powstał okrąg. No, prawie wyszło. To teraz temu xowi odpowiada, popatrzcie, y tutaj i odpowiada y tutaj. Czyli każdemu xowi dla naszego okręgu, za wyjątkiem tych punktów tutaj, tu i tu, prawda, każdemu z nich odpowiadają po prostu dwie wartości. I nie możemy tu mieć wzoru, który zależy y od x. No bo dla xa równego tam, nie wiem, załóżmy, strzelam 7, no to mi wychodzi tyle i minus ileś tam, tak? Ten okrąg jest jakoś tam przesunięty. Musimy mieć, musimy mieć wzór, który uzależnia nam położenie okręgu, uzależnia nam te punkty od czegoś jeszcze, od czegoś innego. I teraz potrzebne jest tutaj parametryczne równanie okręgu. Czyli wprowadzimy jakąś trzecią zmienną, jakąś zmienną t, powiedzmy parametr t, i teraz, w zależności od tego parametru, i x, i y będzie wynosił coś innego. Czyli powiedzmy, na, dla parametru t równego 0, załóżmy, powstanie jakiś tam punkt, na przykład ten, a dla pa parametru t równego ileś tam, powstanie ten punkt. Czyli zostanie zachowana ta zasada, że dla jednej wartości zmiennej powstaje jeden punkt, ale od parametru t będzie zależało x i y. Czyli o parametr nie będzie generował, tak jak x generowało jedno y, tak parametr T będzie generował dwie zmienne: x i y. I one już przeniesione na układ współrzędnych ten kaltezjański, dadzą nam wykres okręgu. No, strasznie tutaj pewnie MOTAM. Więc spójrzmy sobie na arkusz kalkulacyjny, no i spróbujmy sobie właśnie to przedstawić. No, na razie w arkuszu. Jeżeli mamy x. No, i mamy na przykład jakieś y, no i x. I x, myślę, żeby to tutaj powiększyć, żebyście dobrze widzieli. I x na przykład mamy 0, 0,1. O, ok, w ten sposób może. No, doszedłem już tutaj do iluś tam. No i teraz tak. Y to się równa x razy x. Czyli y równa się x razy x, tu sobie zapiszę, czyli x kwadrat inaczej, tak? Czyli funkcja kwadratowa. Jeżeli teraz wygeneruję sobie te wartości, no to mamy, prawda, x do podniesione do kwadratu. No i teraz narysujmy sobie z tego wykres. Wstaw wykres. No, buduj, buduj ten wykres. Jest wykres. No i tutaj nawet mi arkusz, to robię przy pomocy arkusza Google, więc on ma taką sztuczną inteligencję wbudowaną. Tak mi to tutaj dobrał sobie, że jest to wykres liniowy, nie słupkowy. Gdybyście robili to w Excelu na przykład, on nie ma takiej sztucznej inteligencji, czy w kalku, to zaproponuję wam pewnie wykres słupkowy. No a tutaj oczywiście jest mi potrzebny wykres liniowy który mi to pozwoli uzależnić x, y od, od, od w ten sposób. No i tak jak mówiłem, jednemu xowi zawsze odpowiada jeden y i nigdy nie może być inaczej, no bo nie może dla jednej liczby wyskoczyć dwie różne wartości. No więc teraz właśnie chciałbym mieć jednak koło, czyli muszę sobie zrobić coś takiego. No, na przykład, sinus, może jeszcze najpierw zanim koło, to powiedzmy sinus, tak? Tu zrobimy sobie sinus od x, -a. teraz mi to tutaj usunę, o przykład dla sinusa, prawda? czyli y równa się, już nie tutaj x kwadrat, tylko sinus od x, -a. no i y zależy od x -a bezpośrednio, czyli zmieniający się liniowo x, Powoduje zmieniający się już nieliniowo, tylko akurat tutaj sinusoidalnie, czy wcześniej funkcji kwadratowej, y. Natomiast dla koła, tak jak mówiłem, nie bardzo nam to zadziała. No i musimy sobie wstawić jakiś parametr, jakiś parametr t. I teraz od tego parametru t będzie zależało nie tylko y, gdzie y akurat dla koła to będzie po prostu. Sinus od naszego T. No, i jeszcze to pomnożę, żeby odpowiednio duże było, jaki razy promień. Jaki promień, bo jeżeli sobie tak, to będzie koło o promieniu 1. Jeżeli dam razy 10, to będzie koło o promieniu 10. No, i teraz to wymazuję i zrobię sobie tutaj. Oczywiście wyszły mi same zera, bo parametr T jeszcze jest. Ten wykres też nie będzie pasował. No, i teraz tak. w Zera. Jak ma zmieniać się parametr T. Parametr T, żeby zatuczyło koło, musi się zmieniać od 0 do 2 pi. Dlaczego? Dlatego, że to wiecie, prawda, że koło, miałem też odcinek, który tłumaczyłem miarę łukową kąta. W przypadku koła stosunek obwodu do średnicy wynosi pi. I to już starożytni Grecy, prawda, wykryli. Ja się zawsze śmieję, że podstawa programowa szkoły średniej to jest pełna martwych Greków, dlatego że w matematyce, w informatyce ciągle się opieramy o to, co starożytni Grecy wykryli. I oni wykryli właśnie to, że zawsze, nieważne czy małe koło, duże koło, jakiekolwiek koło, zawsze jak podzielimy obwód przez, przez średnicę, no to zawsze nam wyjdzie 3,14, coś tam, coś tam, to jest liczba niewymierna. Liczba, która ma nieskończenie wiele liczb po przecinku, cyfr po przecinku, no i my najczęściej ją sobie skracamy w uproszczeniu do 3,14. No więc dlatego, jeżeli koło, znaczy jeżeli kąt powiedzmy od punktu płaskiego zatacza ślad, to przy półkole będzie już wartość pi, dlatego że tu jest promień. Tak? Gdybyśmy kręcili średnicą, tak jak poprzeczką w kierownicy, no to po zatoczeniu pi, no to górny promień narysuje górną część koła, znaczy ten promień powiedzmy w prawo, a dołem będzie druga część średnicy zataczała część dolną. No więc jeżeli ma być promień, no to jest 2pi, jeżeli ma być yy, średnica, no to jest po prostu pi. Dlatego 2pi. No i moje t właśnie powinno się zmieniać od 0 do 2pi, no powiedzmy też co jakąś tam dokładność. Jak często? Powiedzmy 0,001, tak jak było to z xem. tylko chcę, żeby doszło mi do 2pi, czyli 314, tak 3, 2 o, dalej już nie ma sensu, bo znowu będę zaczynał od początku, czyli jak koło już zatoczy czy okręg, no, bo koło to jest to jest razem z wnętrzem, ale jak okrąg, zatoczy, jak okrąg zatoczy po prostu te 2 pi, no właśnie, do dwóch pi, czyli jednak źle zrobiłem, bo tu jest 314, to jest do pi. Czyli jednak jeszcze dalej do 6, za bardzo jednak uciąłem, bo chcemy do 2pi, od 0 do 2pi, czyli do 6 i powiedzmy, i pół. Tak, bo równa się 2 razy pi. czyli do 6,28, tak? Czyli 6,3, o, wystarczy w ten sposób. No i teraz tak, te y jeszcze oczywiście muszę przeciągnąć dotąd. No i przypominam, że wzór na koło to jest tu dałem razy 10, bo chciałem mieć promień razy 10, że y to się równa sinus x razy promień koła, które ma mi powstać, a x we wzorze takim parametrycznym to jest cosinus x, yy, przepraszam, tu już nie, właśnie t, o, właśnie, razy, weźmy też 10, no bo chcemy mieć to koło o promieniu, o promieniu, i tu oczywiście też ma być t, o promieniu 10, więc tu jest razy 10, i tu jest razy 10. I teraz zarówno x, tylko oczywiście ten wzór muszę napisać, że to jest cosinus mojego t, Razy 10. No i tu mamy wartości. No i teraz tak. T te zmienia się liniowo. T zmienia się akurat u mnie co jedna, jedna, tysię, jedna dziesiętna. A x i y zmieniają się już w zależności od tego T. Te. Tak? I spójrzcie, dla zera jest 10 i 0. Czyli na układzie współrzędnych musimy zaznaczyć punkt w x 10, w y 0. Dla następnej wartości tak, x mi się zmniejsza, czyli to koło będzie mi się rysowało jakby od, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. tak? I t, t mi się zmienia od zera, i dla niego y jest równy 0, czyli jesteśmy teraz na osi x. Teraz przesuwamy się na osi x do coraz mniejszych wartości, a na osi y podnosimy się do góry. Tak? Od wartości 0, tu mamy 1 prawie, tu mamy 2, tu mamy już prawie 3 i tak dalej, i tak dalej. Podnosimy się. Czyli podnosimy się w górę. Ja może narysuję z tego wykres. Czyli zaznaczymy to. Wstaw wykres. O, no, wyszło mi jajo, a nie koło, ale to wynika z tego, jak, jak arkusz gogla przedstawia osie. Zobaczcie, że tu ta wartość to jest 5. Czy w tą stronę 5 i tu jest 5, czyli szerokość tych osi nie jest taka sama. Ja to naciągnę. O, po prostu on mi się starał to upchnąć i w związku z tym przeskalował inaczej oś X, inaczej oś Y. Mhm. No, tak się staram na oko, a na oko to konium, więc no, powiedzmy, umówmy się, że mi się udało. Teraz mam tutaj kwadraty, czyli odległość 5. Jednostek, no bo nie wiemy jakie to są jednostki, czy centymetry, milimetry, czy coś, bo tu jest po prostu bez jednostek. Pięciu jakichś jednostek w tą stronę i pięciu jednostek w tę stronę mamy już mniej więcej równo i powstało koło. No więc właśnie, czyli teraz tak. Dla wartości, na tym będzie mi łatwiej tłumaczyć. Dla wartości hmm, parametru 0 jesteśmy w tym miejscu, czyli mamy 10 na osi X i 0 na osi Y. Dla następnej wartości parametru, on tu je kółeczkami zaznacza, jak najadę, właśnie. Te, te kolejne punkty zaznaczał mi kółeczkami, teraz przestał. O, jak najadę. O, nawet mi tu wyświetla wartość y, tak? Mhm. O, mam te wartości, tak jak tutaj się zmieniają, czyli xy maleją. Y rosną do tego momentu, teraz w tym momencie już y zaczną z powrotem maleć, a x dalej maleją, aż dojdziemy do tego punktu. Teraz x z powrotem zaczną rosnąć, a y dalej maleją aż do ujemnych wartości. I dochodzimy do tego punktu, i teraz i x, i y już nam rosną. Czyli mamy zadany parametrycznie wzór okręgu dla Jednego parametru t wyszedł mi ten punkt, no bo najpierw szliśmy z parametrem t, 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 w którymś momencie trafiliśmy na ten punkt, potem parametr t ciągle rośnie, ale wychodzą mu kolejne takie, 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 takie współrzędne, takie, takie i cały czas parametr t rośnie. I parametr t tutaj dochodzi do 2pi. I jak parametr t doszedł do 2pi, to mamy koło zamknięte. Żeby to zobaczyć, Możemy spróbować narysować wykres, który tylko będzie z parametrem T dochodził do. O! Dotąd. Tak? I teraz wstaw wykres. A, moment, bo zaznaczyłem razem z tym parametrem T i mi Arkusz go spróbował przedstawić również. Nie, 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 nie. Tu tylko x i y mnie interesuje, póki x nie przejdzie na wartości ujemne, czyli chcę mieć x w pierwszej ćwiartce, w ćwiartce dodatniej. Wstaw wykres i powstała mi jedna ćwiarteczka koła. No i widzimy tu, zmniejszają się x, y rosną. Teraz dochodzimy do tego punktu przełomowego, gdzie już mamy największego y. I potem y zaczyna maleć, to koło już zaczyna spadać w dół, tak? Koło zaczyna spadać w dół, a x -y ciągle sobie regularnie maleją. Maleją, a y spadają. Y spadają, y spadają, i cały czas y spadają, ale tu mamy punkt przełomowy dla x. -ów. x -y już doszły do minus 9,99, czyli do minus 10 w zaokrągleniu. Tak? Pamiętamy dla, no niestety jest tu pewne zaokrąglenie, dlatego możemy się pogubić. Dla zera było równo 10, a tu jest, dla 3.1 jest, nie jest równo minus 10. Dlaczego? Dlatego, że równo minus 10 byłoby na wartości pi, bo mówiliśmy, że koło zatoczy że ten kąt kręcący się zatoczy, zatoczy półkoła, ten promień, wtedy, kiedy dojdzie do pi dla parametru t równego pi. No pi jest niewymierne. Ja tutaj w ogóle nawet 3,14 nie mam, bo mam 3, 3,1, 3,2. No ale gdybym tutaj zastosował 3 nie 3,1, a 3,14, czyli większą dokładność, to już jestem bliżej minus 10. Jak tu dam, no właśnie, wpiszę, równa się funkcja pi. O. To już jestem minus 10. Dlaczego? Dlatego, że, no oczywiście, arkusz też nie ma niewymiernej liczby pi. Tylko z jakąś tam dokładnością. No ale jak będziemy mu tą dokładność. Ja to poszerzę i tu mu będę dokładność zwiększał. O. O. Dopiero teraz się zaczęły pojawiać zera czyli już no dalszej dokładności nie ma, już dopisuję tylko zera, więc zera sobie możemy, o, to jest maksymalna dokładność. Czyli mój arkusz, arkusz Gogles, ma, ma taką dokładność dla liczby pi. No i ta dokładność sprawiła, że już no dla sinusa czy kosinusa na sinus pi to jest 0, a kosinus pi to jest 1, to jest no i minus 1, przepraszam, pomnożone przez, przez 10, no to dało mi, Minus 10, dlatego, że mam to skalowanie o 10, tak? Chciałem mieć promień 10, żeby było ładnie widać na wykresie, a nie promień 1. No i znowu idziemy teraz, jesteśmy teraz, czyli to była pierwsza połówka góra układu współrzędnych. Góra, która nam się zatrzymała tu w pi drugich, tak? Jeden następ, poprzedni przełom był w pi podzielić przez 2. No i znowu liczba niewymierna, czyli zaczynamy od zera, pierwsza ćwiartka dochodzimy do pi drugich. Tak? Kąt 90 stopni to w miarze łukowej, to jest inaczej. Pi drugich. Więc dochodzimy do Pi drugich, i tam u Pi drugich jest przełom. No i ile było tu Pi drugich? 3,14 podzielić przez 2. tak? Czyli ten przełom był gdzieś tu. Ale znowu nie byłoby to dokładnie. Gdybyśmy chcieli, żeby to było dokładnie, no bo jeżeli mamy 3,14, Podzielić przez 2 to jest 157, tak, czyli tu powiedzmy, byłoby 1,57, już jestem tym razem tu z y coraz bliżej 0, y, coraz bliżej 10 przepraszam, bo te maksymalne 10 tam u góry jest, i z x coraz bliżej 0. No, jak tu wpiszę sobie, równa się pi podzielić przez y, podzielić przez 2 no to mam ten punkt przełomowy na tyle dokładnie, na ile arkusz może dokładnie to zrobić, czyli z dokładnością do tylu miejsc po przecinku, no i wtedy po zaokrągleniu już mu faktycznie wyszło x0 i y10. No więc to jest pierwszy punkt przełomowy, w który nie trafiłem dlatego, że no, zmieniało mi się co jedną, co jedną dziesiętną, a co jedna dziesiętna to było za mało, żeby, żeby przejść przez ten punkt. Więc jeden punkt był narysowany przed 8 Y, drugi punkt był zarysowany za 8 Y, a tu miałem takie pewne przybliżenie, które arkusz kalkulacyjny rysując wykres, no jakoś tam przybliżył, więc mi to wyglądało na koło. Ale punkt to może skasuję, ale ten punkt tutaj był punktem przybliżonym. Teraz już nie jest przybliżonym, bo już wpisałem dokładnie tyle. Czyli idzie, idąc od zera, mamy taki charakterystyczny punkt 0. Mamy charakterystyczny punkt 90 stopni u góry, czyli pi drugich w miarze łukowej, potem następny charakterystyczny punkt to jest pi, czyli 314. Teraz jesteśmy już 180 stopni, następny byłoby 180 plus 90. Czyli byłoby pi plus pi drugich, tak? Czyli byłoby 3,14 plus 3,14 podzielić przez 2, czyli około 4,71. No i następny punkt. O, tutaj. Znowu jesteśmy blisko, ale za mało blisko, więc wpiszemy tu pi. Yy, pi plus. Pi drugich, tak? Pi podzielić przez 2. No i znowu mamy sytuację taką, że w y, w x jest 0, przepraszam, bo doszliśmy już na dole do przecięcia z osią y, więc w x jest 0, a w y jest minus 10. Jesteśmy na tym wykresie, na samym dole tutaj. Czyli pierwszy punkt był tu, drugi punkt był tu, trzeci punkt był tu, czwarty punkt był tu, no, i piąty punkt. Wracamy znowu do pełnego okręgu. Czyli następny punkt byłoby pi drugich. Czyli 2 razy 3, 14, czyli 6, 28. Czyli pomiędzy tym tu jest znowu przejście. Tuż tu jesteśmy z powrotem u góry. Tak? Jeżeli dam tak, no to to koło jest niedomknięte. Nie wiem, czy na wykresie. O, będzie widać, tu na wykresie brakuje. A jak wszedłem w T1 dalej, no to ono mi się już domknęło i jeszcze troszkę naszło nad osi. Bo już weszło na Y na 016. Tak? więc tu, nie, tu musiałbym dać pi drugich, czyli równa się, przepraszam 2 pi, 2 pi, równa się 2 razy pi. O. I teraz domknąłem się znowu do 10 w x i. Y 0, czyli wróciłem z kołem do pełnego koła, znowu jest 10 i 0 to samo, które tu było 10 i 0 dla 0. No bo 0 stopni i 360 stopni to jest dokładnie ten sam punkt. Czyli 0 w mierze łukowej to jest dokładnie to samo, co 2 pi. I sinus i cosinus dla 0 i dla 2 pi wynosi dokładnie tyle samo. No i w ten sposób opisaliśmy to wzorem, Skalując to jednocześnie przez 10, to na to uwaga, zwracam uwagę, bo wzór parametryczny okręgu, no to jest właśnie, wzór parametryczny okręgu, to jest właśnie bez tej dziesiątki. No i moi drodzy, mam nadzieję, że w ten sposób wyjaśniłem, jak działa równanie parametryczne okręgu. Będzie nam to potrzebne w różnych filmikach dotyczących programowania i w różnych zadaniach. Dlatego. Na podstawie akusza, na podstawie analizy tych punktów myślę, że dzięki temu będzie Wam po prostu łatwiej to zrozumieć.